czym opowiadać. Mamy bajki, baśnie, opowieści, które przekazywane były z pokolenia na pokolenie od tysięcy lat. Czy nawiązywać do starych historii, czy tworzyć nowe? Można czerpać ze starych opowieści, ale warto je uaktualnić, warto dodać te elementy z życia współczesnego. Podam przykład. Na przykład motyw trzech życzeń. Idzie sobie bohater, idzie, nagle spotyka jakąś istotę i ta istota prosi o wyrządzenie czegoś dobrego, o jakąś przysługę, o uwolnienie, o danie jakichś pieniędzy, o zauważenie tej istoty, jej potrzeby. Na tej podstawie, często w bajkach są już życzenia, że ktoś chce coraz więcej i więcej, że ktoś chce najpierw jeden dom, potem chce pałac, następnie chce zamek, a następnie chce władać całym światem. A ponieważ chce za dużo, to zwykle ta istota odbiera mu wszystko. Natomiast tutaj możemy podać pewną analogię do świata rzeczywistego. Bo zauważmy, wokół nas też żyją ludzie, którzy ciągle chcą więcej i więcej. Ale co jest ważne, to, że również warto przejrzeć się w opowieści jak w lustrze i zobaczyć, że być może to my chcemy ciągle więcej i więcej. I nie znamy umiaru, nie znamy właśnie tego momentu, kiedy się można zatrzymać. Także można opowiadać o sytuacji dawno, dawno temu, ale również warto dostrzec, że te opowieści dawno, dawno temu są bardzo aktualne tu i teraz. Myślę, że tych inspiracji jest bardzo, bardzo dużo. Z jednej strony możemy sięgnąć do wielowiekowej tradycji opowiadania, która została już zapisana, czyli przejrzyjmy różne biblioteki, zaczynając od naszej własnej, domowej, poprzez sięgnięcie po różne zbiory umieszczone teraz na internecie. Znajdziemy tam najróżniejsze bajki, opowieści, legendy, które mogą stać się inspiracją do tego, żeby zacząć opowiadać. Ale też wielką skarbnicą opowieści są nasze historie rodzinne. Te historie rodzinne powodują też, że dowiadujemy się dużo więcej na temat naszych przodków, że poznajemy naszą historię, że potrafimy się umiejscowić jakoś w tej chronologii życia rodu, z którego pochodzimy. Także każda rodzina posiada bardzo dużo ciekawych anegdot z życia dzieci, z życia dorosłych. Jak ktoś miał jakąś przygodę, coś mu się nie udawało, aż w pewnym momencie udało mu się to coś, co przeszkadzało, pokonać. Takie opowieści bardzo dużo też uczą. Uczą tego, jak radzić sobie w życiu. Zalecam sięganie do książek, jak również do wymyślania własnych opowieści. Ważne też jest to, żeby móc umieć opowiedzieć to, co przeżywamy każdego dnia, umieć podać drugiej osobie w formie opowieści.